Zobaczmy, że te ogry atakują. Belka sekwoi. O nie, przepraszam! Toż to Clash. Au, dobra, broń się, Barba! Może będzie w sobotę film dodatkowy, zobaczymy. Halo, witam państwa, jestem oczywiście Oskar i witajcie w kolejnym odcinku Stera na moim kanale. Jest to chyba pierwszy odcinek w tym roku, więc witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że trzeźwi po Sylwestrze. Trzeźwi po Sylwestrze, żywi po Sylwestrze, to najważniejsze. Kochani, dzisiaj robimy sobie bardzo fajną rzecz, mianowicie będę się popisywał swoją nieumiejętnością, moim brakiem umiejętności w grze Taern i będziecie mogli się za nie pośmiać, ponieważ będziecie mogli teraz zobaczyć, jak bardzo nobem jestem, ponieważ chodzimy do Bayern. Po raz pierwszy w życiu wchodzę do Bayernu. No dobra, po raz drugi, bo tam, no, trochę mnie w nocy podkusiło i tam trochę się przebiegłem. Tak. Trochę, ale generalnie jest to pierwszy raz taki oficjalny, kiedy sobie na spokojnie pozwiedzam. I jest to przede wszystkim pokaz mojej nieumiejętności, ponieważ jak bossy końcowe znam i wiem, jak się je bije i tak dalej, bo troszeczkę chciałem się przygotować do odcinków. Tak, sama lokacja Bayernu i co tam ciekawego jest, dla mnie jest kompletnie niewiadomą. Czasami je widziałem ją po prostu na obrazkach lub na live'ach jakiegoś Galajusa czy kogoś. Natomiast samego Bayernu jako tako nie kojarzę i wiem tylko, jak to wygląda, wiecie, z wierzchu. Więc dzisiaj zrobimy sobie odcinek, w którym będziemy po prostu tam wchodzili, będziemy się rozglądali. Będzie troszeczkę taki gameplay tak naprawdę z Taerna, ponieważ będę go odkrywał na nowo, będę odkrywał nowe rzeczy w tej grze i będę się prawdopodobnie wygłupiał, ponieważ będę na przykład, nie wiem, co tam, te trolle takie są przy Moranie czy coś, nie? Więc będę pewnie w nie wchodził, będę mnie atakował i zabijały, więc zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że się podoba taki materiał, troszeczkę inny. Jest to, tak jak mówię, pierwszy odcinek w tym roku. I zanim zaczniemy, pora wylosować zwycięzcę konkursu, który był tydzień temu. Dzisiaj specjalnie nie daję ani w tytule, ani nigdzie tego konkursu, żeby on troszeczkę zmniejszyć konkurencję. Kochani, mam przygotowane wszystko i dzisiaj wylosujemy sobie zwycięzcę konkursu na platynę. Swoją drogą, macie tutaj screeny z tego, jak rozdałem w Anabolic, więc macie teraz je na ekranie. Jeżeli chodzi o to 200k czy tam 100k, które miałem rozdać, dalej nie skontaktowałem się z osobą, która chciała je odebrać. Chyba chciała je odebrać, więc jeżeli zdążę to do odcinka zrobić, no to teraz macie też to na ekranie. Jeżeli nie, to prawdopodobnie zrobię to za tydzień. Więc dzisiaj losujemy platynę. Napiszcie komentarz, do wygrania znowuż 50 platyny. Za tydzień rozdamy. Randomnie pigminer, nie przedłużajmy. Joker, jestem SB. Dziękujemy bardzo. Joker, wygrałeś sobie tutaj platynkę. Mam nadzieję, że będzie ci służyła. I to w sumie tyle z tego losowania. Nie musimy robić 9-minutowego odcinka. Dobra, kochani, tutaj coś sobie ludzie piszą. Ostry facet coś pisze, kiedy będzie film. Środa o 16. Miałem go dać na koniec. Chodzimy do Bayernu po raz pierwszy. Jaram się generalnie, nie? Generalnie się jaram. Dawno nic nowego w Taernie nie robiłem. Jesteśmy sobie tutaj, jak widzicie, już się tutaj dostałem. Mam nadzieję tylko, że nic mnie nie zaatakuje na początku, bo chciałem trochę pozwiedzać. I jakby jest to film, mówię, dla hejterów sam raz, ponieważ nie znam kompletnie tej lokacji. I wow, ale to fajnie wygląda, zobaczcie, jakie fajne góry. Możecie się pośmiać z tego, jak bardzo tutaj nie ogarniam. Rozglądam się trochę po tym Bayernie, na pewno tak przebiegniemy. Potem będę chciał sprawdzić, o, już widzę, że się w domki da wchodzić. Więc będę chciał sobie posprawdzać, jak te lokacje wyglądają. Trochę pogadamy z NPC-ami, zobaczmy, co ciekawego jest. Dobra, kochani, wow. Jaram się, serio się jaram, zostawcie kciuka. I cóż, wchodzimy do Bayernu, jesteśmy w miasteczku, które pewnie prawdopodobnie bardzo dobrze znacie. No ja tu jestem pierwszy raz, to miasto jest serio duże, wow, jest większe od Kamena, jak teraz patrzę. Mamy Mikołaja, to już widziałem go ostatnio. Mamy Mikołaja, możemy sobie z nim pohandlować. Właśnie, dzisiaj sobie otworzymy jeszcze prezenty. Chyba dzisiaj, słuchajcie, nie wiem, czy otwieracie dzisiaj, czy za tydzień. Jakby, mam ich trochę, zobaczcie, 10 level bio. Nie otwierałem ich, ponieważ potrzebowałem level. Czemu? Nie zrobię tego, ostry facet. Zostawię to teraz, pisałeś, Tomasz. Mam tutaj tych prezentów trochę. Mam 9 podarunków Mikołaja, jedną trąbę, więc możemy sobie to otworzyć. Albo sobie otworzymy w kolejnym odcinku, jak już będzie po evencie. I w sumie to nie wiem. Ale chyba otworzę teraz, bo jestem bardzo ciekawy. Ewentualnie nagram to w przyszłości. Nie, otworzymy teraz. Na koniec sobie to otworzymy, więc prawdopodobnie teraz macie gdzieś adnotację, w której minucie otwieram prezenty. Dobra, no i tak, mamy sobie Bayerna. Okej, okay. I czy możemy iść w tę stronę? Tu nie możemy chyba iść. Okej, okay, w tę stronę chyba nic nie ma po prostu. Jak to patrzę jeszcze na mapę. No nie, w tę stronę nic nie ma. Trochę tu graczy jest, trochę mi FPS-y spadają. Dobra, do tych budynków sobie wejdziemy, myślę, później. Póki co chcę się porozglądać tak ogólnie. Dobra, czyli na prawo nic nie ma. Zobaczmy, co jest na lewo. Zrobiłem takie chwilowe cięcia, nadzieję, że tego nie było widać. Zobaczmy, co jest na lewo. Na lewo da się iść, okej, okay. I tu mamy jakiś mostek. No i sobie sprawdźmy, co tutaj ciekawego mamy. Tutaj mamy wejście do czegoś. To jest prawdopodobnie jakaś lokacja z bossem czy coś. Albo jakaś lokacja questowa. Ale chyba nic tutaj ciekawego nie ma. Jest to jakieś przejście? Chwila, co tu się dzieje? No nie, chyba tutaj żadnego przejścia nie ma. Mówię, a to jest po raz pierwszy, jakby specjalnie nie przygotowałem się do tego odcinka, więc jakby mogę sobie sprawdzić jakieś tam rzeczy takie podstawowe, żeby coś wiedzieć o tej lokacji. Natomiast stwierdziłem, że będzie śmiesznie, jak pójdę na czuja i zobaczymy, co to ciekawego jest. No nie, tej lokacji chyba nic nie ma. Ewentualnie jeszcze nie mam levelu. Wiem, że w Bayernie w ogóle zbyt dużo do roboty póki co nie mam. I prawdopodobnie wszedłem tutaj teraz i następny raz tutaj sobie wejdę. Ło, patrzcie. O, jak są 40 biją. Prawdopodobnie następny raz tutaj wejdę za 20 leveli, czy jakieś pół roku. Ponieważ od 110 to wszystko się zaczyna i tak dalej. No 90 level póki co wbity.
wczoraj, więc no, zbyt dużo tutaj do roboty nie mam. Okej, okay, tutaj mamy jakieś przejście, zobaczmy, czy możemy się tutaj udać. Możemy, dobra, i tutaj mamy właśnie tą lokację, o której mówiłem. Lokację z tymi ogrami, czy co to jest? Mroźny olbrzym szaman. Nie wiem, czy one atakują. No, na filmach widziałem, że nie atakują, ale nie wiadomo, czy to nie od levela zależy. Po co się one tu stoją? Nawet szczerze mówiąc, nie wiem, co się z nimi robi, może coś z nich dropi. Zakładam, że nie są zbyt łatwe. Wyglądają jak goście streamy, nie chciałbym walczyć. Chodźmy sobie na początku w prawo. Tam jakiś ludzi. Sprawdźmy, kto to jest. Dainir, mierzy się pogardliwie wzrokiem. Ty masz zamiar wyczyścić okręt klasy admiralskiej, tym wskazuję na twoje uzbrojenie. Tak, zamierzam. Ej, dobra, lecimy admirała. Uśmiecha się po nosem. No dobra, może uda ci się coś wyskrobać. Wskórać, ale będziesz potrzebował wiedzy. Nie da się po prostu wyrąbać drogi przez tutorski okręt. O, tak. Coś nieco na ich temat wiemy. Gówno wiesz, przyjacielu, może masz na koncie jednego komandora albo dwóch, ale admirał to zupełnie inna historia. Ej, fajnie! Dobra, to sobie zrobimy innym razem. Fajnie. Zobaczmy tego gościa. Hengis, witaj Tarniczyku. Bla bla bla. Nie będę tego wszystkiego czytał. Prawdopodobnie to znacie. No tutaj jest generalnie o tym admiralu tutaj. Majorze suchodolskim. Dobra. Co to jest za pelerna? Nie ma tu nic interesującego. Okej, okay, czyli tutaj można sobie pójść na admirała prawdopodobnie. Zobaczmy, czy te ogry atakują. Póki co spróbuję je ominąć. Pójdziemy sobie w tym kierunku, ale coś się to nie zaatakuje. Tak coś czuję. Zobaczmy sobie na początku, co tu można robić. Tu jest jakaś studnia. A tu jest jakaś jaskinia. Dobra, co to jest? Yeti. Oh my god. To też Yeti? Kurde, znaleziony. Będę polował kiedyś na Yeti, zobaczycie. Dobra, zobaczmy, czy to mnie zaatakuje. Zaatakowało mnie, uciekamy, dobra. 5 HP, w sumie nie jest tak źle. Dobra, jeden był szamanem, nie? Zrobimy sobie tak, spróbujemy uciec. Nie da się z tym bił oczywiście, bo prawdopodobnie zbyt dużych szans nie mam. Oh my god. Oj, oj, oj. No nie mam zbyt dużych szans. Au, okej, okay, nieważne. Padliśmy. No nie, moje rękawice finezji, one mi z premki wyleciały dzisiaj. Ale szajs, one 100k były warte, ale gówno. Nie, moje pieniążki, mogę do kowala póki co iść. Okej, okay, wow, gdzie jestem? Karczma. Jesteśmy w karczmie. Edisa tu stoi i tu stoi Leber. Okej, okay, to wygląda trochę jak Dawnstar w Shipwreck. Nie, ten taki ze świniami. Coś tam, górska osada. Przedłużam chyba trochę ten odcinek. Dobra, jesteśmy w karczmie, odpocznijmy sobie przy niej. Zobaczmy, co nam ma do powiedzenia. Hej ty, szkoda by było takiego przystojniaka, jakbym przy... O, to dla... to mnie. Przywleki tu twojego trupa i ci steli za krawędź. Wiem, jak oddaje się perspektywę samotnej śmierci w górach. Mam miecze do wynajęcia, promocja. Tu mamy questa, którego jeszcze nie możemy aktywować. Chodzą słuchy, że zagaźć w ordyńskich dukatów można u ciebie nabyć interesujące przedmioty. Okej. Okay. O, i tu mogę sobie kupić za ordyńskie dukaty te itemki do ulepszania, z tego co wiem. Mam taki jeden. Od kogoś dostałem kiedyś, chyba. O, Reol. Zwiększa wytrzymałość przedmiotu, właśnie. Fajne, dobra. To ciekawe, lecimy sobie tego gościa. Co ty masz do powiedzenia? Gdzie ja w ogóle jestem? Halo, co my tu mamy? Tajerniczyk, witaj w Bernie. Jeśli nie masz nic ważnego do powiedzenia, to znikaj mi z oczu. Ej, wszyscy wiedzą, że tajerniczykiem jestem. Ciekawe. Słyszałem, że masz jakieś zlecenia. No dobra, no i tu mamy zlecenie. No i możemy sobie jakieś staligarskie pamiątki jeszcze zebrać. Okej. Okay. Sorry, że tak się jaram, w sensie ja coś czuję, że wy możecie teraz tak z takim politowaniem na to patrzeć. Jak ja się tutaj podniecam tym Bayernem, ale naprawdę jestem tutaj pierwszy raz i jest dla mnie coś ciekawego. Bo nigdy tego nie widziałem, nigdy. Więc fajnie, za to ja mam przewodnika. Możemy się... Zrobiłem tak w Margonem w ogóle, to mamy znowu... Ej, to są jakieś peleryny, widzicie te peleryny? Jakie są te peleryny, możecie napisać w komentarzu, co one oznaczają, bo to już jest druga taka. Prawdopodobnie coś z nimi można robić. O, tu mamy zejście, możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie. Dobra, no i tu mamy... Joen, jadła, napoju, góry wyostrzają apetyt. Możliwe, ale na razie dzięki. Aha, to jest po prostu NPC, okej. Gibbon tutaj chyba umarł. I sobie przeszedł. Dobra, nie potajmy się, to pełna. Wyjdźmy stąd, gdzie my jesteśmy? Aha, dobra, jesteśmy sobie w mieście, dobra. Super, czyli tak jak myślałem. Myślę, że możemy sobie zwiedzić tutaj te budynki. To jest chyba kowal, to wygląda jak kowal. O, i tu jeszcze coś było. Okej, okay, mamy sklep. To jest ten legendarny sklep, który widziałem na obrazkach Wikipedii. Co my tu mamy za przedmioty? What the fuck, tarcze jakieś. Może trzeba go jakąś tarczę kupić. To jest na etap gry, kiedy powinien mieć tarcz na barbie, więc tak to wygląda. Mamy sobie Versteina. U niego można kupić ten taki jedyny rarowy item, który da się kupić. Wiecie, o co chodzi. Witaj w Bernie, przyjacielu, interes mam. No dobra, tu można z nim pohandlować. Zobaczmy sobie, mogę ten miecz kliknąć? Nie mogę tego miecza kliknąć. Tu są jakieś topory. Jakieś topory, ale... Wow, ale stary jest niektórzy levele. Co? 38 level? Co za itemki jakieś takie? Słabe te itemy, w sensie... Zobaczmy sobie na przykład, co to jest, to tasak. Ej, ja nie wiedziałem, że to są takie małe levele itemkowe. Niesamowite. Myślałem, że to są trochę większe, jakieś 70+. Wcale takich dużych itemów nie ma. Spodnie. Mamy sklep, nie będę go przeglądał oczywiście, to trochę nudne do oglądania. Tu mamy jakąś kaplicę. Okej, okay, jest piwnica, what the fuck. I znowuż mamy, patrzcie, znowuż ta peleryna, o co chodzi z tymi pelerynami? Dobra, wychodzimy stąd.
Rozglądnijmy sobie jeszcze trochę się. Dobra, co my tu mamy? Jakiś budynek. Kto tu stoi? Reni Ferrari. Witaj przyjacielu na cichym, pięknym końcu świata. W czym mogę ci pomóc? Szukam zajęcia, miało być do mnie jakieś zadanie. No i 110 level znowuż. Jastrząbki. Aha, czyli tutaj można te zlecko na jastrząbki robić. To chyba kiedyś w YouTubie go widziałem. Do tego kominka mogę wejść? Ja tak się świeci, jak mogę do niego wejść. Na pokątną, dobra. Lecimy dalej. Zobaczmy sobie, co jest w tym budynku. Tu mamy Hallagera. Wygląda jak Desmond. W imieniu mieszkańców Bejerny, witaj w naszej skromnej osadzie. Szanuj nasze zwyczaje, nie wszczynaj burda, będzie się czuł jak u siebie. No, widzimy się za jakiś czas. Jak mogę pomóc wiosce? Jest coś do roboty. No i znowu 110. I tu są kleszcze, okej. Okay. Czyli po prostu takie zleconka, że nabicie mobków. I to coś prawdopodobnie daje ciekawego. Widziałem, że ludzie często to robią. Zwłaszcza te właśnie kleszcze, te odwłoki kleszcza są dosyć popyt na nie jest na rynku, więc prawdopodobnie coś fajnego da się za nie zrobić. Słucham, tylko szybko, bo muszę się ojcem zająć. Nie będę ci zwracał głowy. A. Potrzebuję toporku do sekwoi. Co jest? Dostałem toporek do sekwoi. Okej. Okay. Mogę sobie toporki zacząć sprzedawać, fajnie. Okej, okay, ciekawe. A co my tutaj mamy? Dom Mateja. W domu Mateja jest pusto. Prawdopodobnie może jakieś questy tutaj są później, gdzie będzie trzeba tutaj się do tych domków wejść. No i tu mamy kolejny budynek. W ogóle te Mikołaje, które tutaj się respią, nie wiem, które są czempami tak swoją drogą, ale tak sobie patrzę, ludzie sobie 140 levele sobie biją te Mikołaje, więc całkiem nieźle. Ktoś tu do mnie chyba pisze właśnie. Ostry facet, na czym dead? Olbrzym to był, nie? To chyba olbrzym. Skrzynka tu leży. Czy mam kluczyki? Mam kluczyki. 8000 zł. No i tutaj nic więcej już nie ma. Tam byliśmy, idziemy w prawo w takim razie. Boję się właśnie, to są te potwory, które już widziałem. Boję się, żebym mógł przez nie przejść. Nie mam peta, kurde, kruk mi padł. Na stoku byłeś, byłem na stoku. Plus, to był stok, tam chyba się szło na te bossy końcowe. Dobra, co my tu mamy? Możemy się przedostać, mamy jakieś gościa. Misz Glanhain, a go już chyba kojarzę. To jest chyba ten gość od Ivravula, nie? Miałem rację, kryształy pamięci obudziły portal, ale nie na zawsze. Portal musi być używany, bo jeśli nie, to wygaśnie i znowu będzie trzeba dostarczyć kryształy pamięci. Ale już mniej niż za pierwszym razem wystarczy 5 sztuk. Okej, okay, nie chcę z nim gadać. Idziemy do góry. Tutaj mamy jakieś rzeczy. Jakąś misę. Na stole leży misa i paść lisa. No i tutaj nic nie ma. Okej, okay, mamy jakiś portal, prawdopodobnie jest nieaktywowany i też do jakiegoś bossa prowadzi. Jesteś pewien? No pewnie się nic nie stanie, ale jestem pewien. Zobaczmy, co się stanie. Musi mieć przy sobie glif bakalarski 5. Kryształ czasu, raki wspinaczkowe, nie spełnia warunków, nie może mieć ze sobą zwierzaków. Ej, co tu się robi na tym bosie? Co to jest za lokacja? Tutaj jest ciekawa jakaś. Ej, guys, napiszcie w komentarzu. Oprócz tego, że napisaliście swój nick. Napiszcie, co tutaj jest, bo to wygląda całkiem ciekawie. Chyba to mnie najbardziej interesuje, póki co z tego, co tutaj zwiedzaliśmy. Jakiś portal dla solo gracza, nie? Bo nie mogę mieć zwierzaków. Ciekawe. Tam Alora, jak wpadniesz, nie to gleba. No stare, zauważyłem. Dobra, tu mamy... O Jezus, moja, to się zaczyna jakaś jazda. Mamy kleszcze w ogóle. Żeby nic mnie nie zaatakowało, bo ja chcę tam się przedostać dalej. Mamy kleszcze, tu są te ogniki lasu koldów, tylko takie lepsze. Tu mamy jakieś kurde barany. Jak? Okej, okay, no nie są questy. Ej, chyba nie przejdziemy dalej, ale przypał. Ojej. O, sekwoja urosła. Dobra, no poszedłbym sobie w prawo, nie? Ciekawe, czy te jaszcząby są mocne. Dobra, słuchajcie, mam generalnie tylko i wyłącznie muchy CC przy sobie. O, udało się. Okej, okay, ale mamy tu znowu jakiegoś kurde kleszcza, który jest chyba bity, więc możemy sobie przejść. Super, przeszliśmy dalej. Idziemy w prawo. Co tu będzie? Jakie domki są? Ale się jaram. Mamy te drewno, w ogóle o co chodzi z tym drewnem? To jest jakiś daily event, czy co to jest? Belka sekwoi, proszę bardzo. A mogę sobie to złupać? Toporek do sekwoi. O nie, przepraszam! Toż to kleszcz. Halo, zostaw mnie. To chyba na blisko tylko bije, to jest jak wyrodek. Albo nie? O, zostaw! Au, ała. Au, dobra, broń się, barba! Broń się, stary! Ile tych ataków? Uciekaj stąd, dobra. Przepraszam, panie kleszczu. Aha, jak uderzyłem w drzewo, to kleszcz wyleciał z niego. O Boże święty, mogę tego nie robić. Dobra, kochani, potnąłem dwa razy. Możemy iść w dalszą wyprawę. Zobaczmy, co jest na prawo. Tutaj mamy te domki w ogóle, ale... Na przykład da się wejść, nie? Ale no nie wejdę tam, bo tu stoi ogień na drodze. Tutaj chyba wszystko atakuje. Ale tam... O, skrzynka ta leży. Tu mamy jakiś w ogóle parawan. Dobra, ale chodźmy sobie w dół może. Jak te 5 kleszczów zaatakuje, to jestem martwy. To jest Mikołajka. Mikołajka nie atakuje bez ewentowa. Aha, i na prawo już nic nie ma. Czyli to jest po prostu polana do bicia takich właśnie mobków. Okej, okay. I to chyba będzie na tyle. Okej, okay, gościu zaatakował ognika. Przechodzimy. Mamy stodołę. Nie ma tu nic interesującego. No nie, a to jest jakiś dziadek tu w ogóle stoi. Co tu jest? Nie ma tu nic interesującego. A ja chcę skrzynkę. A! Mam cię. Okej, okay, nic ciekawego. Ej, mogę z tą pogadać? Oj, dobra. Stasiek, zachowuj się cicho. Jaki mają wrażliwy słuch. Spójrz, jak strzygą uszami. One nas rozumieją. W czym mogę ci pomóc? Przechodzimy tylko sklep ze zwierzakami. Wow!
Dużo tych zwierzaków do wyboru mam. Ej, halo, co to? To jeszcze w produkcji jest, czy co? To Broken Rax będzie? Czy to można coś kupić później? Co to jest taka czarna karta? Nic tu nie mam ciekawego. Ja chciałem sobie Jacka kupić. Jak Staśka? Ty, mogę z nim pogadać? Z nim też, ale fajne. Oswobodzone jaki, dobra. Kochani, będzie chyba na tyle. Głupi odcinek, żadnego challenge dzisiaj nie robiliśmy. Nic się ciekawego w sumie nie działo, ale ja się bardzo dobrze bawiłem. Więc nawet jeżeli będzie mało wyświetleń i łapy w górę, bo wam się to może nie spodobało, w sumie nie wiem, ale wydaje mi się, że to jest takie fajne. No to nie żałuję, bo ja się naprawdę bardzo dobrze bawiłem i bardzo fajnie mi się ten materiał nagrywało. No do Bayernu raczej póki co wstępu nie mam tak naprawdę, bo nic tutaj ciekawego dla mnie nie ma. Na 90 level Barba tym bardziej. Może jakimś rycem coś tu porobi prędzej. No a takim barbarzyńcom właśnie nie za bardzo mogę coś ciekawego robić. Jeszcze ten gwiazdor. Wow. Okej. No i chyba wszystko widzieliśmy. Tu jeszcze chyba kiedyś widziałem. Wiecie co? Ja wczoraj byłem tutaj w nocy. Tak przebiegłem szybko sobie do tego miasta i z powrotem. I tutaj jakieś barany stały. Możecie powiedzieć, czy one tu stały, czy ja już miałem z widy. Dobra, nieważne. Nie będę wam tutaj bardziej przedłużał tego materiału, i tak jest dosyć długi. Chyba wszystko zwiedziliśmy. Trochę mi brakuje tutaj wejścia do depozytu. Może gdzieś się zgubimy, jakieś wejście do depozytu. Dobra, kochani, dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych filmach Stera na moim kanale. Przypominam, każdą środę o 16. Plus możliwe, że będzie zwiększony ten limit. Planuję, słuchajcie, wprowadzić właśnie takie odcinki, czyli gdzie sobie zwiedzam, coś robię ciekawego, jakieś... Mam parę planów. Drugi raz w tygodniu, żeby odcinki były dwa razy w tygodniu, będą w środę i soboty. Możliwe, że to wprowadzimy. Możliwe, że to wprowadzimy. Nie wiem, czy dam radę, ponieważ raz w tygodniu jest tak sam raz dla mnie, żeby to robić regularnie. Dwa razy w tygodniu może być mały problem, ale możliwe, że już możecie się spodziewać odcinka za jakiś czas w sobotę. Nie wiem, czy w tym tygodniu, może za tydzień, ale planuję więcej tego TR-na wprowadzić, bo jest popyt, jest podaż. No i wam się to bardzo podoba i zawsze pytacie, kiedy odcinki częściej, więc... Może będzie w sobotę film dodatkowy, zobaczymy. Czemu nie? Ja się z wami żegnam, pozdrawiamy Jokera. Pamiętajcie, piszcie komentarze, bo platyna znowu do wygrania, a Joker, skontaktuj się ze mną, zaraz do ciebie w sumie napiszę na pocztę, że wygrałeś. Napiszę chyba w środę o 16 dopiero, bo jest dzisiaj poniedziałek, kiedy to nagrywam, więc chyba w środę o 16 napiszę do Jokera, żeby nie psuć mu zabawy. Zobaczymy, pa, pa, cześć, siema!